Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, 10:29. Co to się stało? Czy to jakaś tragedia? Czy to jest coś, coś okropnego? Dlaczego ja tak wcześnie nagrywam? Ano, wczoraj byłem jakoś wybitnie zmęczony. Udało mi się pójść spać o, o drugiej. Także jakoś widzę, że się ten zegar biologiczny zaczyna samoistnie ulepszać. Może to przez te antybiotyki, które nie biorę, już nie biorę. Może to z jakiegoś innego względu. Natomiast chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, otworzyć może taki nowy dział, który nazwę, no nie wiem, Męskie Wyzwania, chociaż to tak troszeczkę jest, bym powiedział. Hmm, no, tak troszkę Męskie Wyzwania, tak? Męskie Wyzwania. Weź kredyt w Prowidencie ku futro swojej myszce. To jest Prawdziwy mężczyzna, pokaż, że jesteś prawdziwym mężczyzną, że się nie boisz tego kredytu, którego i tak nie spłacisz. Męskie wyzwania to będzie nowy dział, który prawdopodobnie podzieli los innych nowych działów, gdzie się podjarałem, wiadomo, mam słomiany zapał, podjaram się czymś i zapomnę, ale może uda się. A nawet jak będzie jedna audycja, no to też przecież krzywdy państwo mieć nie będą. Dlaczego męskie wyzwania? Ano, dlatego, że wyzwania to jest coś tak męczącego i dotkliwego, co później daje bardzo dużo zysków. Wyzwania sprawiają, że się rozwijamy. Rozwój jest czymś bezwzględnie koniecznym, jeśli chcemy szczęśliwie żyć. Wiadomo, że czasy się zmieniają, sytuacje się zmieniają. Doznajemy różnego rodzaju problemów w życiu, i żeby sobie poradzić z tymi problemami, musimy się dostosować do danych problemów. No, dam Państwu taki, nawet nie jeden, kilka przykładów, które mi teraz przyszły na myśl. Niech to będzie tak. Nie umiałem się bić, miałem problem, zaczęto to jakby wykorzystywać, musiałem się nauczyć i się nauczyłem. Dzięki temu. Już nie byłem zaczepiany i w razie wiedziałem, że w razie jakiejś napaści jestem w stanie, może nawet jeśli nie wygrać, no to jestem w stanie jakoś sobie poradzić i wyjść z tego. Tak, nawet jakby mnie pobito, to, to tam myślę parę strzałów, bym dał radę komuś dać, więc to później tacy ludzie szacunek mają, mimo wszystko. Bronił się, walczył do końca, może był słabszy, ale walczył. Czyli to był rozwój, musiałem się nauczyć. Po prostu walki, żeby, no, żeby nie być popychadłem, I się tego nauczyłem. Dzięki temu uzyskałem wolność od tych ludzi dręczących, sobie poszukali łatwiejsze ofiary, bo tu wiedzieli, że łatwo nie będzie, a i można mieć ciężkie obrażenia. Natomiast, yy, czyli widzicie, musiałem podjąć wysiłek, trud pewien, a przecież to był ból cholerny, bo ja godzinami codziennie waliłem worek, bo się po prostu bałem, że mnie zabiją w końcu. Raczej by do tego nie doszło, chociaż nigdy to nie wiadomo. Po alkoholu pijani, przeświadczenie o czyjej słabości, to z człowieka wychodzą najgorsze rzeczy. Czyli ten wysiłek, yy, czyli te moje inwestycje sprawiły, że chociaż nadal jestem lękowcem, to jednak mogę się bać, ale nadal nie mam jakby problemów. A jeszcze jest taki wniosek: że czy to mój sposób poruszania? Przecież ja jestem, ludzie mi o godzinę pytają o pomoc w markecie, zwłaszcza starsi ludzie, bo wyczuwają, że jestem takim fajnym chłopakiem. Ale. Jak ktoś jest drapieżnikiem i się na mnie popatrzy, to jeśli jest dobrym drapieżnikiem i ma swoją jakąś bazę danych, to rezygnuje. No, z jakiegoś powodu drapieżniki uznają. Oczywiście nie wchodzę w takie miejsca i się nie chwalę, bo podejrzewam, że szybko bym znalazł kogoś, kto by sobie ze mną poradził, ale o wychodząc do sklepów czy gdzieś tam, o tako, no to. Czy czasem tam muszę tu i ówdzie pójść, no to jak ktoś mnie widzi, no to coś mu się tam nie zgadza, coś mu mówi z doświadczenia, że lepiej nie, i ma rację. Ma stuprocentową rację. Czyli ja się mogę bać, ale zęby są może nie w do, za dobrym stanie, chociaż ładnie wyglądają, przygryzanie i tak dalej, brak szczęki korekcyjnej, ale nadal mam. A różnie mogłoby z tymi zębami być. Mogliby mi je wybić i byłbym jak Drakula. Szanowni Państwo, to jest pierwszy przykład. Musiałem się rozwijać, musiałem się dostosować do rzeczywistości, która mi narzuciła jakby swoje zasady i musiałem na tych zasadach po prostu się przystosować. Kolejna rzecz, hejterzy, ale zanim się pojawili hejterzy był przez kilka lat jeden hejter, burczy Mucha Częstochowy, Sławek, czyli rzeczywistość narzuciła mi swoje zasady, rzeczywistość narzuciła mi swoje normy. Ja w ogóle nie wiedziałem jak to jest, no wiedziałem będąc w internecie, że jest jakieś grono zboczeńców i dziwaków, którzy ludzi atakują, obrażają. Natomiast się nie spotkałem z kimś, kto byłby w tak sposób zacięty, tak? Znaczy ja wiem, że Sławek był zacięty do mnie, bo zwłaszcza gdy powiedziałem, że mam podejrzenie raka i tak grubego, bo wtedy czuł już, że ofiara jest bliska śmierci operacji, więc go to jakoś podnieciło, tak? No słuchajcie, jak to brzmi w ogóle, nie? Przecież ja nawet gdybym był złośliwy, a nigdy nie byłem, no może troszeczkę, to jakbym wiedział, że mój wróg ma rak, czy ma naprawdę ciężką chorobę, to bym po prostu odpuścił, a, a no taki normalny nawet odruch ludzki, tak? Jak ktoś jest w nieszczęściu, no to podać mu rękę, tak? Często się przekonałem, że to nie jest wcale taki dobry odruch powiem Państwu. Jak ktoś ma naturę skorpiona, to tak jak w tym opowiadaniu Demello. Żaba wzięła skorpiona przez rzekę, żeby go przewieźć i ukłuł ją. Po środku rzeki oboje zatopili się i powiedział: No, przykro mi taka jest moja natura. Nic nie mogę zrobić, kochana żabo. Szanowni Państwo, hmm, trzeba sobie powiedzieć jasno: trzeba sobie powiedzieć jasno, że no życie rzuca wyzwania i te wyzwania, właśnie które rzucił mi hejter, na przykład ja nie widziałem. Ja myślałem, że sobie tak można w necie wszystko mówić. I nauczyłem się dzięki Burczymusze Sławkowi, że wszystko co mówię muszę konkretnie w głowie przemielić, jak to będzie wykorzystane przeciwko mnie, ponieważ każde słowo, które powiedziałem, było wyszydzane. Więc nauczyłem się tego, że to co mówię, nie może mi zaszkodzić. Państwo mogą pomyśleć, że ja mówię dużo takich rzeczy prywatnych, ale tak naprawdę to nie są jakieś takie wielkie rzeczy. No, każdy kto miał kto ćwiczył jakieś sztuki walki czy coś, to wam to samo powie co ja i tyle, no bo to się tak przerażnie zaczyna, że człowiek ma przejebane po całości, no i coś musi robić, albo ginie, albo się przystosowuje, ja się przystosowałem. No trudno było, ale te wyzwanie mnie wzmocniło, bo czegoś się nauczyłem. Powiem Państwu, czego się nauczyłem. Jeszcze raz wrócę do pierwszego doświadczenia, które, uwierzcie mi, wcale mi tak miło wspominać, tego nie jest. To się nauczyłem tego, że ludzie często straszą, bardzo często jak powiesz sprawdzam, to różne rzeczy ciekawe wychodzą. To jest pierwsza rzecz, a druga sprawa jest taka, że druga sprawa jest taka, że, żeby za bardzo nie wierzyć swoim odczuciom, bo niektóre drapieżniki się specjalizują w straszeniu i w pokazywaniu swojej jakiejś tam przykrej fizjonomii, wysokiego wzrostu. Niektórzy ludzie jak zrobią sobie taką buzię, to mają szaleństwo na twarzy wypisane. No ale no oczywiście, no bałem się strasznie się bałem. Delikatnie mówiąc, się strasznie bałem, ale wieloletni nawyk powodował to, że no bałem się, ale lałem po ryju i się okazywało, że król jest nagi. Ja wiem, że ja miałem po prostu farta, Po prostu fartnęło mi się, że nie trafiłem na kogoś znacznie mocniejszego. Chociaż, tak jak Państwo mówię, w liceum biłem się z gościem, którego tam miejscowe dresiarstwo napuściło, rusek z ząbek. I to wiem, że to był zawodnik, jak mi powiedzieli. Czekajcie, ząbek, on był ząbek. No to to był gościu, który słynął z tego, że jak kogoś strzeli z zełba, to koniec był. A ja ze trzy razy z głowy dostałem od niego zdynki w trakcie bójki i go pobiłem. Tak więc to, z tego co wiem, to był naprawdę konkretny zawodnik i się specjalizował w biciu i dostał wpierdol ode mnie. Znaczy pod koniec tam go zanieśli do samochodu, bo nie mógł chodzić, ale odpuściłem mu, bo było dużo ludzi. Jakby to. Jakbyśmy gdzieś byli sami, to podejrzewam, żebym. Mu zrobił ciężką krzywdę, albo i gorzej. No ale dobra, no. Było, minęło, ale parę rzeczy się człowiek nauczył. Rozwój, rozwój. Miły? O kurwa, nie miły. Powiem Państwu, że jakbym musiał to drugi raz przeżyć, to bym się chyba wylogował. Nie dałbym rady, już mam dosyć tego wszystkiego. Ale przeżyłem, przetrwałem, mam wiedzę, mogę się nią podzielić. Tyle. Było, minęło, no tak musiało być z jakiegoś względu. Może się musiałem czegoś nauczyć. Muszę z tym żyć. Nie jest to miłe. No, ale tyle, ale się czegoś nauczyłem. Zamiast się pastwić na słabszych, tak jak niektórzy, to sobie postawiłem cel, że będę pomagał słabszym, i będę pomagał skutecznie, i pomagam. Wracając do hejterki, musiałem się nauczyć bardzo wielu rzeczy, tego co mówię. Musiałem nauczyć się takiej szachowej, jakby maniery, że to co powiem, muszę sobie w głowie obrócić, jakbym byłbym hejterem. Jakbym był sławkiem, jakbym to obrócił, tak? bo on to wszystko upubliczał i tak dalej. Wszędzie pod moimi książkami, pod recenzjami, oczywiście ukradli mi książki. Wszędzie tam pisało, wszędzie tam pisało. Właśnie, że jestem Utrzymankiem starszej kobiety, że jestem męską kurwą, tak, co się puszcza za pieniądze. No, tam różne rzeczy pisali, wszystko kłamstwa, że okradam ludzi tak, no to tradycyjnie. No i pewnych rzeczy się po prostu nie da, jakby. Do końca zanalizować, ale dużo potrafiłem rzeczy takich podać, że później się samośmieszał, tak? Wyszydzając to, no to po prostu wiedziałem, że hejterzy i tak będą się śmieli z czegokolwiek, ale już normalna osoba, jak to przeczyta, no to, to się po prostu popuka w łeb i powie: Sorry, idę tu, bo idę stąd, bo tu jest coś nie tak. Tak więc musiałem się dostosować do reguł nowoczesnego pola walki, który daje internet, czyli do hejterki. Internet, mimo że uważam, że to jest wspaniały wynalazek, wyciąga z ludzi naj, największe ochyctwa, które by tam tkwiły ukryte, i nikt by o nich nie wiedział. Ponieważ dany hejter bałby się tego, że mu dadzą po mordzie, w realu, jak zacznie być złośliwy do ludzi w realu, czy go w jakiś sposób inny ukrócą, czy pójdzie do więzienia go spałują na komisariacie. A tutaj jest, są jakieś te programy, ano, ano. Anonimizacyjne, anonimizujące, o, to chyba dobrze powiedziałem. Więc może się ukryć swoją tożsamość, chociaż. Chociaż da się znaleźć, to jest tylko kwestia, da się znaleźć każdego, to jest kwestia środków, umiejętności i dość odpowiednich. Zresztą Państwo widzą, ile jest przeprosin u mnie po prawej stronie, a będzie więcej. Po prawej stronie, prawy górny ruch forum. Przepraszam, głos mi siada. No co tam, jaki Państwu mogę dać przykład jeszcze inny? No mogę Państwu jeszcze, no co mogę powiedzieć, tak? No, takim rozwojem uważam jest to, że zauważyłem fakt, że się przejadam, tak? Ciastkami. Mogą Państwo powiedzieć, że ja sobie nie daję z tym rady, bo ja wiele razy z tym Państwu mówiłem, że sobie nie daję rady. Ale weźcie pod uwagę, że prowadzę działania wojenne. Mimo wszystko wiem, już wiem, że to jest bardzo złe i to wiem od wielu lat. Były wielokrotnie jakieś etapy kilkutygodniowe, miesięczne, że tych słodyczy nie jadłem, więc szóstka i flaki mogły miały czas się jakoś zregenerować. W tym wieku jeszcze powiem Państwu, że robiłem eksperymenty przez miesiąc, na przykład jakiś czas temu, w ogóle zero alkoholu, jakaś dieta i robiłem sobie wyniki wątrobowe i to naprawdę się zmienia. Naprawdę, nie, nieprawdopodobnie cukier, enzymy wątrowe, wszystko jest tip-top. Jeszcze jestem w tym wieku, gdzie coś można jeszcze osiągnąć, czyli walczę. Im bardziej przegrywam, tym bardziej jestem wkurwiony na to. Im bardziej rośnie we mnie pragnienie, by wygrać z kompulsywnym jedzeniem ciastek, tym większa będzie radość, gdy podejmę decyzję, że tych ciastek nie będę ja. Może jakoś tłumaczę to niezrozumiale, ale ja i tak, czy tak idę do zwycięstwa. Może tego jeszcze nie widać. Ale ja zwyciężę. Wcześniej czy później. Mam nadzieję, że wcześniej niż przyjdzie cukrzyca, bo wtedy to już, no to już tak czy tak zwyciężę, bo nie będę mógł jeść cukru. Znaczy, no jedzą cukier, ale manipulują dawkami insuliny, ale to już nie jest życie tak naprawdę. Co to za życie jest, jak cokolwiek zjesz i musisz sobie wstrzykiwać? No znaczy są pompy insulinowe i tak dalej, ale nie daj Panie dobry Boże tak żyć. Tak więc, Szanowni Państwo, no prowadzę działania wojenne. Jeśli chodzi o papierosy, musiałem się dostosować. Uzależniłem się od papierosów, nie wierzyłem, jak mi rodzice mówili, że to jest złe. Byłem na tyle sprawny, że mnie nikt nie złapał na poleniu nie, nie, nie wpuścił w pierdolu pasę mama albo tata. No i to efekty mamy takie, że bardzo walczyłem z tym wiele lat i bałem się, że będę bardzo przez to poszkodowany, więc podjąłem wyzwanie... Przez rok chodziłem po ścianach, nie wiedziałem co się ze mną dzieje, ale palenie rzuciłem. Nie palę już 12 czy 13 lat. Musiałbym mamę zapytać, bo ma to w notatniku zapisane dokładnie dzień, w którym rzuciłem. A rzucałem co najmniej kilkadziesiąt razy palenie, tylko się nie udawało. Straszne to było po prostu. Ale powiem Państwu, że lubię patrzeć. Lubię patrzeć jak ktoś na YouTube na przykład mówi i pali papierosa. No, lubię na to patrzeć i sobie tak pobocznie palę. Natomiast w ogóle nie mam myśli, żeby zapalić. Na przykład moją przyjaciółkę, tutaj w domu panuje terror, moja przyjaciółka czasami lubi sobie zajarać, a ponieważ pilnuję tutaj, trzymam rękę na pulsie, jest przecież po trzech zawałach, rzadko, rzadko lubi zajarać, ale ja wyczuwam szóstym zmysłem, kiedy ona gdzieś pali i rekwiruje papierosy, tak, także trochę tych paczek mam. <laughs> Wojna ekonomiczna na wyniszczenie tutaj jest. Także moja przyjaciółka rozumie te zasady. Nie ma palenia, i tyle. Także tak, a ja mam. A tu leży sporo paczek papierosów. Część porozdawałem znajomym, także jest wojna ekonomiczna. Mm. Tak, no nikt nie mówił, że ze mną życie jest łatwe, tak. Także tak, jestem trochę terrorystą i dominatorem. No także no, no tak to jest, ale nikt nie narzeka. Także, także, także. Nawet moja mama ostatnio powiedziała, że to ja to taki jestem, że to wszystkim muszę żonić. Ja mówię, źle ci? Nie. No to nie ma tematu. Także, także szanowni państwo, ale ja mam to po ojcu, bo mój ojciec to też był. Znaczy, mój tata nie był otwartym samcem alfa, tylko takim, no. <gryw> mój tata eksplodował po prostu w jakichś chwilach, tak. Ale wtedy się wszystko ustawiało. Także to jest taki, no. Takie geny, tak można by powiedzieć. Takie geny, tak. Więc, szanowni Państwo, mój ojciec zawsze miał silny charakter, także mama to docenia, mama to szanuje i to tak jest. Szanowni Państwo, no co jeszcze mogę powiedzieć? No, udało się z tymi papierosami cholerny nauk, naprawdę, ale dzięki temu zdobyłem wspaniałą wiedzę i dzięki tej wiedzy. Wiem, że każdego nałogu można się pozbawić, i wiem, że cierpienie, które odczuwam, gdy odmawiam sobie czegoś, jest tylko czymś czasowym. Ja to przeżyłem na własnej skórze. To nie jest wiedza, którą wyczytałem, chociaż to też jest często bardzo dobra wiedza, ale jest to wiedza, którą przeżyłem na sobie. Ja ją noszę w swoich komórkach w pamięci. Oj, to dobrze pamiętam. Rzucenie papierosów to jest. Każda wolna chwila to było, żeby zagarać, jakby było fajnie, jakbym sobie tylko parę buchów wziął, ale ja wiedziałem, że jak. Następująco po paru dniach, po tygodniu, po miesiącu wezmę bucha, to zwymiotuję prawdopodobnie, bo organizm już się tych toksyn zaczął pozbywać. Więc zawsze tak jest po jakimś czasie, jak się pali papierosa, jest niedobrze, żygać się chce, kręci się w głowie. Powiem Państwu, że, ale nadal i tak człowiek pali. Ale to jest tak samo jak zrzucaniem słodyczy. Nie jem jakiś miesiąc mówię, zjem sneakersa, powiem Państwu, że sneakers po miesiącu to jest coś tak ohydnego się człowiek tak źle czuje, czy to te receptory tej słodkości, to po prostu się niedobrze robi. Jakim wacudem po kilku godzinach obserwuję siebie i idę po drugiego snickersa? Jak to jest możliwe, to nikt mi tego jeszcze nie wytłumaczył. Uruchamia się jakieś kompulsywne ja mnie i idzie po tego drugiego snickersa. Takich wyzwań w życiu Państwo też mieli troszkę. Jedni większych, drudzy mniejszych. Na przykład powiem Państwu, jaki jest negatywny przykład dostosowania. Niestety czeka to każdego IBS-owca, czy człowieka, który ma zespół to drażliwego. Wychodzisz z domu, wiesz już, że masz jakieś problemy. Dobra, nie będę Państwu tego sugerował, powiem lepiej to w swojej, w, w, w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Wychodziłem z domu, zaczynał boleć gdzieś brzuch. Jeszcze nie kojarzyłem z tym wyjściem, biegłem do domu. Po kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu razach, ja już nie pamiętam, jak była ta kolejność, i chyba nie chcę pamiętać, zaczął się pojawiać lęk przed wyjściem z domu. To nie był taki lęk, bo ja już miałem mieszkanie własne, tą kawalerkę. To nie był taki lęk, który miałem, jak wychodziłem z domu, że może mnie napadną, pobiją, czy tak dalej, bo ten lęk był. No i właśnie ten lęk, właśnie z IBS-em, był przedłużeniem tego lęku dziecinnego, czego jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale słuchajcie. Na początku wychodziłem z domu, no to się ujawniał zwykły lęk, a może jakiegoś żula spotkam, czy coś, muszę się bić, bo byłem cały czas przygotowany na najgorsze. Ale ten lęk zaczął słabnąć, no bo mieszkałem w miejscu, gdzie nie było takiego natężenia hołdu. Poza tym wiedziałem, że sobie poradzę w każdej sytuacji. No ale zaczął narastać lęk, ponieważ wiedziałem, że jak wyjdę, to może no po prostu no co tu gadać, no mogę dostać biegunki z bólami. Więc zaczął narastać lęk i gdzieś po kilkudziesięciu strzelam. Po kilkudziesięciu razach zauważyłem, że nie mogę wyjść z domu, ponieważ nasila się ten lęk. I jest bardzo mocny. To jest dostosowanie. Mój układ nerwowy dostosował się do bardzo stresującej sytuacji, kiedy wychodziłem z domu i się po prostu źle czułem. Po prostu mój układ nerwowy powiedział: No, skoro są takie problemy, no to nie będziesz wychodził z domu. To jest proste rozumowanie, podświadomość. Jest problem, zostań w domu. Tyle. I człowiek jest uziemiony. Dlatego ktoś mi wczoraj wysyłał do tego pana na YouTube pod mikroskopem, który mówił, jak leczyć IBS. Ja tego nie oglądałem i powiem Państwu dlaczego. Bo nawet jeśli wyleczyć mój IBS, który podejrzewam u mnie jest bardzo zmniejszony, bardzo, to nadal pozostaje lęk. A ten lęk i panika jest tak mocny, że nasila działanie jelit. Efekt będzie taki, że cokolwiek bym nie jadł, no to efekt byłby taki sam. Niezależnie co ten pan powiedział, ja już jego oglądałem, on wcześniej kiedyś o IBS-ie nagrał. Nagrał też kilka innych rzeczy, dlatego może za bardzo nie chcę go słuchać. Ponieważ ja lubię ludzi, którzy popularyzują naukę, ale lubię ludzi z otwartym umysłem. Medycyna zbyt wiele razy się pomyliła, żeby mieć tak zamknięty fanatyczny umysł na medycynie. Chodzi tak, chodzi o te skorupki jajek, które uratowały mi nogę przed operacją. Jeśli byście tego pana zapytali, to by wam powiedział nie bierzcie. To już by miał operowane, wycięte chyba krząski, tak? Wstawione w więzadła. Już do tej pory by miał załatwione dwa kolana na Amen. Ale na szczęście nie słuchałem się naukowców, tylko posłuchałem potwornego Tombaka, przeczytałem jego książce o skorupkach jajek i sobie wyleczyłem kolano. I do tej pory mam sprawne kolano. A 5 lat temu czy 6 lat temu, przecież mam wyniki, miałem chromancję chyba drugiego stopnia, i tam chcieli mi coś wycinać. Zresztą ja nie mogłem chodzić na lewej nodze. Znaczy chodzić ku mogłem, ale już od, podbie od podbiegni podbiegnięciu albo o rowerze nie było mowy. I to jest właśnie najgorsza sprawa w ibs że jak załatwisz szybko IBS, jak ci się uda. Niektórzy mówią, że mają IBS a tak naprawdę mają nietolerancję może na za dużo błonnika, może na pieczywo i tak dalej, to po prostu trzeba metodą prób i błędów zapisywać co się je odstawiać różne produkty i testować ja już próbowałem wszystko efekt był taki sam przy okazji bez moim zdaniem występuje w większości przypadków u ludzi którzy już mieli jakieś zaburzenia lękowe, no ja miałem no bo trudno nie mieć jak wychodzisz, nie wiadomo co się stanie, czy nóż dostaniesz, czy pobity zostaniesz ciężko więc żyłem wiele lat w strasznym lęku. Tak więc no, temat nie jest wcale taki prosty i uważam, że w większości przypadków IBS-u nie załatwię żadna dieta. Tam po prostu trzeba sięgnąć do psychiki. Albo zaardynować na początek leki psychotropowe. Mi pomogły, powiem Państwu wprost, nie pomogły mi w 100%. Strzelam, 80% pomocy, bo, ale to jest dużo. Bo nic mi tak nie pomogło, oprócz antybiotyku Xifaxan, który działał przez pierwszy tydzień. A jak wziąłem drugą dawkę, to już w ogóle działania nie było. Nie wiadomo, dlaczego ten antybiotyk pomógł. Dobrze, szanowni państwo, rozwój to jest dostosowywanie się do sytuacji. Dostosowywanie się, by przetrwać. By być silniejszym, by być lepiej przygotowanym na różne wydarzenia w swoim życiu. W swoim życiu musiałem się dostosowywać, chociaż dobry Pan Bóg mi świadkiem, wiele razy nie chciałem się dostosowywać. Musiałem się dostosowywać do wielu rzeczy, i byłem do tego po prostu zmuszany, bo z natury jestem leniwy i sam niewiele robię. No chociaż w sumie mogę powiedzieć, że jeśli chodzi tutaj o pracę, o mówienie, o pisanie, no to miałem wewnętrzną motywację, po prostu chciałem. No chciałem wyjść z tej nędzy, biedy, no nie chciałem być dziadem całe życie. Chciałem coś osiągnąć. No myślę, że coś tam się udało, tak. Także tutaj, tutaj ten IBS, bida, nędza i, i Sławek, kurde z drugiej strony, ty sraluchu, ty śmierdziuchu, jesteś zerem, nikim nic nie masz, nikogo nie masz, takie mantry. Niszczenie człowieka, powiem Państwu, że wiedziałem, że zło istnieje, ale żeby takie rzeczy robić człowiekowi, który, bo on przecież do mnie przyszedł, tak, na mój blog, jest tam na dole, możecie sobie, księga sukcesów, przeniosłem to na Wordpressa. Później mnie dorwał na gazecie wyborczej, ale to już Państwu mówiłem, za każdym razem widać, że on jest napastnikiem, bo to on do mnie przychodził, a nie ja do niego, no to... Także jeszcze czegoś takiego nie spotkałem, żeby widzieć, że ktoś jest w tragicznej sytuacji i żeby go tak dzień i noc dojeżdżać. Znaczy w dzień były takie szyderstwa, ale bez bluzgu, bo on nie używa bluzgów oficjalnie, a w nocy były, rano wstawałem się, 50-100 komentarzy pełnych, tam już bluzgi były, bo tam pisał z lewych ników, tak? Ale to był on, bo ja... Był okres czasu, przez rok czasu ja nie miałem żadnego hejtera w ogóle. Tylko ten jeden był zawodnik. No i powiem Państwu, zobaczcie jak to bywa. Jesteś nikim, jesteś zerem, nie masz pracy, pośmiewisko, szyderstwa i tak dalej. Minęło 10 lat. Gościu ucieka z YouTube, bo się z niego wyśmiewają. Wszędzie skłócony. Ja jakieś tam drugie pod względem wielkości forum męskie w kraju. Nowy portal idzie jak burza. Miał, miał upaść. Sam jest web dzięki Wam idzie jak burza. Razem z ekipą tych dziwadeł obrażali wszystkich ludzi, tak? Zastraszali na forum, a jednak Wy się nie przestraszyliście. Pokaza pokazaliście, że macie jajca, a nie jesteście jakimiś frajerami, których takie bydło może, taka gówniażerka może zastraszyć. I portal zaczyna ładnie rosnąć. Czy Wy wiecie, jaki to jest strach dla hejterów? Mieć taki olbrzymi, duży portal. Czy wy wiecie, co to jest dla wszystkich takich ludzi, którzy nas wyszydzają, wyśmiewają? Wiecie, co to jest? To ja wam powiem, co to jest. To jest widmo klęski, bo jak masz własne media, to możesz mówić coś, co chcesz mówić. Nikt cię nie będzie zagłuszał. A oni sobie stworzyli własne media hejterskie, stworzyli sobie forum, które miało zdetronizować moje forum. Jest tam chyba, nie wiem. Zaglądałem tam z miesiąc temu, nie wiem. 20 wpisów sobie zrobili na mój temat. Mają forum, na którym ponoć jest, znaczy stronę, na której jest coraz mniej ludzi ponoć, bo ja tego nie czytam, bo tam są ścieki od kilku lat na mój temat, Sławka. No i co? No i Sławek powoli jest świadkiem, jak u mnie rośnie, tak? Yy, wszystko, a wcześniej byłem zerem nikim, żeby mi buty zabrał. Czekajcie, jak to było, żeby mi ostatnie gacie zabrał, jakby chciał iść do prokuratury, ale coś tam się zlitował, bo jestem nędzarzem, ja, jakieś tam były cały czas takie to było chyba na gazecie czekajcie jak to było żeby mi zlicytowali ostatnie majtki jakby do prokuratury poszedł o coś takiego i to mówił gościu który wszędzie za mną chodził także on bardzo lubi straszyć ale straszył postępowaniem półtora roku temu czy dwa lata temu oficjalnie nie było żadnego postępowania na rzecz wszczętego. on po prostu kituje to jest kiciarz całe życie był kiciarzem i tak to jest no i teraz zobaczy i on patrzy, jak to wszystko ładnie rośnie. On też by chciał mieć coś takiego, no ale to niestety, no, trzeba zapierdalać latami, no. Być uczciwym wobec ludzi, nie oszukiwać ich, poprosić ludzi, żeby przyszli ze strony na forum, tak? No skąd by forum? No jak ja bym te forum, jakby to powiedzieć, użyźnił wieloma ludźmi ciekawymi? No to byli ludzie, zaczęli przychodzić, którzy mnie przez lata czytali. No tak to działa. Traktujesz ludzi z szacunkiem, a nie jak gówniarzy, no to poprosiłem, no to ludzie przyszli, tak, i to najstarsza gwardia. No i powoli zaczęli też inni przychodzić, widząc, że są wpisy i to się tak robi, z szacunkiem do ludzi, prosząc ludzi o pomoc i tyle, mówiąc ludziom dokładnie, co zyskają, bo ludziom trzeba powiedzieć, co zyskają dzięki tym rzeczom, że będą mieli swoje media, że będą sobie mieli w razie problemów, mieli kogo o pomoc zapytać i to nie jest blef, reklama, marketing, jak dwa miliony czytelników na książce Sławka, tylko to jest jak najbardziej, szanowni państwo, prawda, bo można sobie zajrzeć na forum bracia samcy.pl. Masz problem, chłopaki pomogą. Tyle, tak to jest zrobione. To są takie ubezpieczenia. Ty pomagasz, tobie pomogą. Musisz coś dać od siebie. Nie ma żerowania na, żerowania na innych. Nie pomagasz, masz problem, ludzie patrzą. Jaki, ilu, ilu osobom pomogłeś, i wtedy jest pomoc. Chociaż ja uważam, że tam na forum chłopaki są troszeczkę, mają za dobre serce. No, ale jak masz dobre serce, musisz mieć twardą dupę. Niech się uczą na błędach. I tyle, no. Czasami niektórym osobom nie warto pomagać. Ktoś nie pomaga innym, albo jest niemiły, no to jemu się nie pomaga. Proste, tak. No to tak działa. Ile włożysz pomocy, serdeczności dla chłopaków, dla innych ludzi, przecież są też dziewczyny, tyle serdeczności dostaniesz. A jak ktoś za, na Twoją serdeczność odpowie agresją, to. To, to, to ja z nim porozmawiam, a jak rozmowa nie da rady, no to się go wyeksmituje. I tyle, a ja będę miał kolejnego hejtera. Bywa, życie, no taką rolę wziąłem na siebie. No, tak więc, no widzicie, no gościu, który się chwalił z Kodą Fabią z salonu 55-konną, z podwoziem Mopla, przypominam, to jest bardzo ważne. No to ten gościu patrzy, jak tutaj wszystko rośnie, jak się poprawia zdrowie, jak wszystko rośnie. On też by chciał być jakimś takim mędrcem, guru i tak dalej. No ale no to trzeba pracować, trzeba szacunek mieć do ludzi, no trzeba pracować. Zamknął bloga, poprosił ludzi, żeby przeszli na Netformator, nikt nie przeszedł. Ja poprosiłem, ludzie przeszli na forum, na stronę nową. No tak to działa. Szanujesz ludzi, pomagasz im. To niektórzy, mniejszości się odwdzięczą, ale jak jest fajnie zrobione, no to inni ludzie przychodzą. No tak to działa, tak. Może są jakieś inne recepty na sukces, nie ale ja nie znam, bo nieuczciwie nigdy po to nie szedłem. I tyle. Więc to jest dla Sławka, dla hejterów patrzenie, cały czas mantrowanie sobie, powtarzanie, że te książki to nic, że te forum to nic, że to już upada, że moich książek nikt nie czyta. To z czego ja to wszystko otrzymuję? Co kradnę te pieniądze, jak kradnę, to zgłoście to. No i niech mnie zamkną do ciurmy, ale nie zgłosicie, ponieważ doskonale wiecie, że to jest książek. Ktoś kupił jedną książkę w moim sklepiku, wraca po następne, wcześniej czy później. Ktoś kupił książkę, wraca po nagranie. Są ludzie, którzy mają wszystko, tak? Są tacy, co żądają, żeby wszystkie książki w papierze były z podpisami, tak? No, to są ludzie, co lubią sobie kolekcjonować moje rzeczy. Dlatego przepraszam, że nie odpisuję na maile, ale mam tylko dwie kobietopedie w papierze, więc zamiast je sprzedać i za mały hajs, to sobie funnę za to chyba tego Samsunga jednak. Dlatego zrobię takie ultrapaki, czyli będzie wszystkie książki, jakie wydałem w ultrapaku, tak? Cena zaporowa, ale z autografami i tak dalej. Na święta. Także to jakoś na dniach czy to nagram film, czy coś, żeby sobie, jak ktoś chce w papierze kupić. Nie mam wszystkich książek w papierze. Mam w papierze tylko 4, 10. Chyba 10 książek mam w papierze. Szanowni Państwo, na wydanych 14. Bo jeszcze nie wydane książki, no to są z Panem Rotholcem, Zbuduj się od nowa. Poradnik lokatora, poradnik spadkowy, tak żeby. Nie skończyć bez mieszkanka, tak jak ja. I jeszcze jedna książka. Także, szanowni Państwo, wyzwania nas budują, wyzwania nas wzmacniają, wyzwania pozwalają nam na to, żeby w życiu iść przez życie i zbyt mocno nie cierpieć, nie upaść, nie pójść pod most. Dlatego, chciałbym Państwu zaproponować wyzwanie, które może się wydać wielu z Was bardzo niedobre, ale ja uważam tak, że jak człowiek ucieka przed wyzwaniami męskimi, to one do niego przychodzą, wcześniej czy później. Moim zdaniem albo sam sobie wybierasz wyzwanie i trenujesz, albo życie cię do tego zmusi, wcześniej czy później. A to dziewczyna odejdzie, a to coś się stanie. Tu, tu, tu Nie życzę tego. Ale sami widzicie, jak to jest. Człowiek sobie planuje, jak to się mówi, człowiek strzela, Pan Bóg kuleność. Dlatego ja uważam, że zamiast czekać na przyjście wyzwania, to znacznie lepiej jest te wyzwanie wywołać. Samemu wejść w tryb walki, wzmacniać się samemu cały czas, uczyć się o swojej sile, po to, żeby następne rzeczy to będą już zamiast nas zdmuchnąć, to tylko ten płomień trochę zafaluje. Ale wasza świeca nie zdmuchnie. O kurwa, jaka metafora niesamowita! <laughs> wasza świeca nie zdmuchnie, kurde. Marek, co ty bierzesz? Podziel się, bo to jest takie dobre. Szanowni Państwo, no co ja biorę? Co budzi dużo? Jem codziennie jedną. To na tym naufapię, żebym głupot jakiś nie zrobił, bo jestem napalony jak zwierzę. Mam takie sny erotyczne, seksualne, że to się w głowie nie mieści. Dobrze, szanowni państwo, ja to w ogóle się boję, jak to dojdzie do jakiegoś stosunku. To ja nie wiem, czy to nie dojdzie do perforacji wnętrza kobiety, bo to, kurde, już ponad miesiąc trzymane, jak to nie strzał z działa, no to przecież to, kurcze, się ustami wyleje. Tak, szanowni państwo. No, prostackie żarty. Czasem trzeba. Więc powiem państwu, że ja proponuję wyzwanie, uwaga, dosyć mocne. W czasie świąt, w okresie świątecznym i na Sylwestra, tak, będę okrutny, nie piję alkoholu. Nawet piweczka. Ja wiadomo nie będę pił alkoholu do lipca albo do sierpnia albo jak pan dobry Bóg pozwoli do września 2019 roku, bo tak sobie postanowiłem. I powiem państwu, że się naprawdę dużo lepiej czuję, jak już nie pije człowiek tego piwka od czasu do czasu i tak dalej. Naprawdę czuję się z tym dużo lepiej. I powiem państwu, że wyzwanie może się wam wydawać trudne, ale właśnie dlatego jest trudne, żeby was wzmacniać. No ja Państwu teraz powiem. Ja powiem tak, ja nigdy na ringu nie ćwiczyłem, trochę tam się z kolegami na rękawice biłem, ale jeśli chodzi o walkę ringową, to jestem beznadziejny. Bo ja się czegoś innego uczyłem. Ja się po prostu uczyłem brutalnej wymiany ciosów ulicznej, a nie, a nie gry ringowej, gdzie trzeba się umieć odsunąć, tak, różne triki. Ja tego w ogóle nie umiem. Więc powiedzcie mi, jak byście się rozwinęli? Gdybyście wzięli mnie, otłuszczonego guru, na ring i, i mnie poobijali, pobawili się jak kot z myszką, czy jakbyście wzięli konkretnego zawodnika, zawodowego boksera. Wiadomo, że on by was tam troszkę pobijał, No, kask byście mieli, rękawice i tak dalej. Ale wiadomo, że po miesiącu zaczęlibyście być coraz szybsi, zdeterminowani. Wasz układ nerwowy, wasze ciało zaczęłoby się przystosowywać do tego codziennego w pierdolu, chociaż codziennie byście rady nie, nie, nie dali rady być obijani to rzadko, który bokser daje radę, dlatego, dlatego się nie robi ciężkich sparingów codziennie, ale załóżmy, że co drugi dzień byś tak trenował, a wolne dni technika tylko szlifowanie siła ciosu i tak dalej i tak dalej, kondycja, ale twój organizm by się dostosował do trudności i by się wzmocnił. A ze mną nadal byś nic nie umiał, no bo po prostu byś się nic nie nauczył. Przyszłoby potem nieszczęście w postaci kogoś doświadczonego i byś leżał szybciutko na ziemi, ale jakbyś trenował z tym ostrym zawodnikiem, przyjdzie ktoś ostry, nawet jakbyś dostał, to byś na pewno tam trochę powojował. No wiadomo o co chodzi, co chcę tym przekazać. Warto walczyć z dużymi wyzwaniami. Są moje życiowe dwie zasady: warto walczyć z większymi wyzwaniami niż chcemy, niż chce to nasza strefa komfortu, bo to jest dla nas korzystne. A drugie motto, które chciałbym, żeby stało się waszym hasłem przewodnim, albo wyzwania przyjdą do Ciebie same, albo sam wchodzisz z nimi w akcję. Ale masz wtedy ten efekt, że możesz sobie te wyzwanie wybrać. I ty wybierasz czas i miejsce, a nie że jesteś gdzieś na wakacjach i dostajesz informację, że coś tam tu, tu, tu się złego stało. Prawda? Dlatego ja uważam, że człowiek, mężczyzna musi się wzmacniać bezustannie. Nie tylko trening fizyczny, czy to kalistynika, gimnastyka, obowiązkowo jedna sztuka walki, nie tylko wzmacnianie umysłu, pamięci, np. Na poprzez naukę języka za pomocą mnemotechnik, nie tylko wzmacnianie myślenia strategicznego poprzez grę w szachy, ale także poprzez to, poprzez, poprzez walkę wyzwaniami. Jeśli człowiek za bardzo utknie w komforcie, w ciepełku, to robi się z niego ciepła klucha. Ciepła krucha nie podnieca kobiet, nie ma tego błysku wokół i przede wszystkim jak nie ma wyzwań, to nie ma też energii życiowej. Energia życiowa jest czymś, co daje nam umysł i ciało w zetknięciu z problemami, z wyzwaniami. Jest wyzwanie, organizm daje nam energię, żebyśmy mieli siłę pokonać wyzwanie. Jeśli człowiek ma sobie systematycznie robi wyzwania, to ten duży poziom energii się w człowieku utrzymuje. Mamy człowieka, który jest radosny, silny, ma poczucie energii, siły, korzysta z tego. Czyli wyzwania są po to, żeby ci się lepiej żyło. Żebyś miał więcej energii, siły. Żebyś miał ten błysk w oku. Żebyś był silny, sprawny. I wtedy już te zwykłe wyzwania, które ci rzucisz, życie rzuci pod nogi już... Po prostu jeśli ciągle walczysz z wyzwaniami, będziesz miał ten nawyk, to cię nie załamie, nie wpadniesz w rozpacz, w jakieś poczucie sensu życia, depresja, płacz. Bo będziesz miał dużo energii, będziesz już silniejszy psychicznie. Wyzwania są dobre. Mężczyzna, jeśli chce być w miarę ogarnięty w życiu, musi sobie zrobić wyzwania. A absolutnym takim minimum to jest, że misiek sobie chodzi trzy razy w tygodniu na siłownię. Trochę mocniejsze wyzwanie to jest jeszcze trzymanie michy. No, ale to już się małżonki denerwują, tak? One się starzeją, tracą urodę, atrakcyjność, a ty nabierasz, tak? No, wiadomo, że to naszym kochanym paniom się włącza tryb zazdrości, że jakaś inna samica przejmie za sobę, tak? No, to jest oczywiste. Ale to jest właśnie taki minimum. Musisz mieć wyzwanie, więc ja proponuję: nie będę Państwu proponował w sensie fizycznym, tak? Cielesnym, bo sobie Państwo muszą wybrać. Gimnastyka, kalistynika, siłownia. Chociaż ja nie jestem fanem siłowni, bo każda osoba, którą znam, która chodzi na siłownię, miała kontuzję. Każda. większa albo mniejsze. A są ludzie, którzy operacji mieli potworne rzeczy z kolanami, z barkami, z kręgosłupem. Są okropne rzeczy. A przy kalistenice, to ja nie znam nikogo, żeby miał jakiekolwiek problemy. Nawet mam kolegę, przecież znacie go, bo byłem z nim raz na streamie, jest mistrzem crossfitu, nie miał żadnych kontuzji. Ale tam człowiek nie wali maksymalnych ciężarów, tak, tam jest bardziej troszkę, można by powiedzieć, tak w skrócie nacisk na wytrzymałość taką siłową. Czy nie ma takich totalnych ciężarów, tak, żeby, żeby coś walnęło, czy coś, jest też fajna technika. Przy kalistenice bardzo rzadko są kontuzje. A po cholerę ci wyciskać jakieś potworne ciężary. Po co? Po co mam ryzykować kontuzję, żeby, nie wiem, 20 kilo więcej wy... A co? gdzie mi się to w życiu przyda? Ja potrzebuję być kalistenicznie sprawny. Wbiec na przeszkodę, na murek, na przeskoczyć przez wysoką siatkę, być sprawnym. Umieć się bić, żeby ochronić swój organizm przed napaścią. Ja tego potrzebuję. Potrzebuję pobiec szybko sprintem, troszkę na dłuższy dystans, ale nie na maraton. Dobrze byłoby, żeby człowiek umiał 10 km przebiec. Ale to jest maks. po co więcej? Tak więc to jest dla mnie potrzebne. Po cholerę wam tym mięśnie, człowiek jest niesprawny, niemobilny. Po co to wszystko? To jest, jest przerost formy nad treścią. Za dużo się ludzi filmów oglądali o tych pakerach. Człowiek ma być przede wszystkim sprawny i umieć się bić. To jest podstawa, zasada. Musi umieć grać w szachy bardzo dobrze, żeby wszedł mu do głowy nawyk takiego myślenia, planowania wszystkich swoich ruchów. No i przede wszystkim musi ćwiczyć pamięć, bo pamięć jest bardzo dobra. Także no najlepiej sobie zamiast debilne wierszyki uczyć, to się uczyć języka. I tyle. Zawsze się przyda. Także, szanowni państwo, to jest moje wyzwanie. No mi jest łatwo mówić, tak? No, bo ja... no ale dlaczego łatwo mówić? Ja też bym sobie w święta coś wypił, albo na Sylwestra coś wypił, trochę szampana czy coś, ja nie tknę nawet kropli. Dlatego to jest męskie wyzwanie. Ponieważ wszyscy piją i jest nacisk, żeby pić. Pokonanie tego wyzwania wzbudzi Was dużą dumę, wzbudzi Was poczucie siły, szacunku dla siebie. No i będziecie, poznacie swoje ograniczenia. No bo jeśli się złamiecie, wypijecie, no to no trudno, no, stało się. Nie ma co jakoś tragizować, nie, nie ma co biadolić, załamywać rąk, ciąć się, tak, popełniać samobójstwo, Boże kochany. Tylko trzeba wtedy wiedzieć, że no, troszkę poznasz siebie wtedy, tak? Wiesz, jak ty to... zaczniesz zgłębiać siebie. To też jest bardzo ważna rzecz. Następnym razem zrobisz wyzwanie, przegrasz. Trzecim razem wygrasz. Ale może wygrasz tym razem. Jakie będą z tego zyski, tak? Aż muszę zdjąć koszulę, bo się podwierałem. Znaczy nie koszulę, bluzę. Zyski będą następujące. Przede wszystkim... Będziesz zdrowszy. Nie będziesz miał kaca, żyganiem, sraniem i tak dalej. Często w tym samym momencie. <laughs> co jeszcze? Będziesz zdrowszy, yy, ale to, co najważniejsze, bo no, to sobie tam z dwoma zatruciami to sobie organizm wątroba poradzi, jak macie zdrowe ciało. Ale to, co najważniejsze, to jest to, że zobaczycie, że możecie pokonywać takie, taką strefę komfortu, bo to jest strefa komfortu. Najebać się w święta, najebać się w sylwestra, a wy się nie najebiecie. Wy będziecie trzeźwi, dlatego że tak sobie postanowiliście, dlatego że tak chcecie, dlatego że tak jest zdrowo, dlatego że chcecie się sprawdzić. I tyle. Pamiętajcie, że nawet jeśli pójdziecie później w tango, to już gdzieś w pamięci będziecie tą dumę z siebie mieli, tą satysfakcję. Jeśli będziecie mieli satysfakcję, to po jakimś czasie będziecie chcieli powtórzyć jakieś wyzwanie. I na mnie możecie liczyć, bo ja, jeśli nie zapomnę, od czasu do czasu wam takie wyzwanie podam. Nie dlatego, że wam coś każe, bo ja nie mam prawa nikomu kazać. Nawet, nawet własny kot mnie nie słucha. Znaczy, to nie własne jestem jego współwłaścicielem. Więc nawet w połowie mój kot mnie nie słucha. W ogóle mnie nie. A pies też. Yy. Tylko będę Państwu takie rzucał wyzwania, które też być może sam będę spełniał, jeśli dam radę. I to jest po to, że fajnie, No są jakieś wyzwania robimy, tak? Jeśli Państwo nie będą chcieli, to sobie można wymyślić własne, a można też skorzystać z mojego. Ja już Państwu wymyślę coś odpowiedniego. Także, Szanowni Państwo, te wyzwania Państwa wzmocnią. I albo się sami wzmocnicie, będziecie mieli satysfakcję, albo będzie Was wzmacniać życie, a to przyjemne nie jest i po tym za dużo satysfakcji nie ma, uwierzcie mi. Ale jak samemu wejdziecie w ten tryb walki i ograniczeń, i się sami nauczycie walczyć z tym, to nabierzecie sami siły, sami energii. Nie czekajcie, aż życie wam rzuci kłodę pod nogi. Sami sobie rzućcie kłodę pod nogi i sami nad nią przeskoczcie. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem jasno. I chciałbym, żebyście nie myśleli w taki sposób, że ja wam coś zabieram. Zabieram wam szansę na to, żeby się fajnie najebać. Być może zabieram wam, nakłaniam was do zabierania sobie jakiejś tam chwilowej przyjemności. Ale tak naprawdę spójrzcie na to tak, że ja Wam daję olbrzymie poczucie satysfakcji, że potraficie zrobić coś, co jest wyzwaniem, zrobić coś, co jest dla Was trudne. Jeśli raz zrobicie to, co jest trudne, to później dużo łatwiej będzie Wam zrobić kolejną trudną rzecz, którą być może życie Wam rzuci pod nogi, czego Wam nie absolutnie nie życzę. Rozumiecie? To jest. To jest coś, co później docenicie. Przyjdzie załamanie życiowe, tak byście się załamali, pocieli, a tu nic. Troszkę smutku, ale jesteście wprawieni w wyzwaniach. To po co czekać, aż to przyjdzie samo nieszczęście do was? Jak lepiej zacząć trenować wcześniej? Trenuj z markiem. O, takie hasełko, może marketingowe. Trenuj z markiem. O, kurwa, jakbyście ze mną trenowali, to, to po was już. 300 kg wagi, nadwaga. Dobra, szanowni państwo, to by było na tyle. Przemyślcie to sobie, ale zawsze w kategoriach zysku, bo to na pewno Wam coś daje. To, że się nie najebaliście no to co, minie czas i tyle, no co stracicie, ale satysfakcja z wygranej pozostanie, czyli w okresie świątecznym bez cwaniactwa. Okres świąteczny mam na myśli nie tylko 24 grudnia Wigilię ale także na no niech będzie od 20. Od 20. Do 1 stycznia 2019 roku ani kropelki alkoholu. Ani tyci, tyci. ok? No. I możecie, jeśli chcecie, to możecie sobie przysięgać, żeby się tak wzmocnić. Mamy taki dział na forum bracia samcy.pl. Przysięgam. Wkleję wam linka. To jest bardzo fajne. Ja też parę rzeczy przysięgałem. I chłopaki na przykład, jak są podjarani, żeby coś zmienić w swoim życiu, to... To tam właśnie przysięgają, no i tak dodajemy tam wiary, trzymamy kciuki, i tak dalej. Jest to takie coś, co wzmacnia człowieka, dodaje myślę ze 30% motywacji, nie? A jak człowiek jest tak, wiecie, tak na, na takiej granicy, że się waha, czy, czy wypić, czy nie wypić, czy wziąć narkotyk, nie wziąć, czy zjeść te ciastko, czy nie zjeść ciastko, no to te 30% potrafi przeważyć szale. A ja Państwu powiem lepiej. Mieć ciastko i zjeść ciastko. O, to, to jest taki koan zen, tylko polski. Polski zen. Tak jak klasnąć jedną dłonią, to tutaj jest mieć ciastko i zjeść ciastko. O, jak to osiągnąć? Dobrze, Szanowni Państwo, oczywiście ten koan został polskie mężatki, bogobojne już go dawno rozwiązały. Chłop na budowie w UK albo u Bauera. A tutaj jest gach. Mieć ciastko i zjeść ciastko. Widzicie, jestem pierwszym, który rozwiązał ten nierozwiązywalny, gordyjski koan. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Wzmacniajmy się, kochani bracia, wzmacniajmy się, po prostu się wzmacniajmy, a ja jeszcze się wzmocnię, jeszcze dwie godziny wytrzymam, specjalnie dla Państwa i dla swoich flaków, wytrzymam z niejedzeniem, bo niestety wczoraj o 11 chyba, czekajcie, o 23.40, to jest bardzo dziwne, czułem się napchany, Natomiast psychicznie miałem ochotę jeść, czyli nauk jest w psychice. Zjadłem trochę fistaszków i jabłko do tego zjadłem. Na stole jeszcze leżały takie rurki czekoladowe, a w środku taki aromat alkoholowy. Kurwa, mam nadzieję, że to nie alkohol jest. Muszę zobaczyć na opakowanie, bo tak mi trochę podjechało, dziwnie. Tak więc. No, chciałem to zjeść, ale nie zjadłem. Znaczy, no zjadłem, ale wcześniej. A wtedy nie zjadłem, jakoś powstrzymałem się. Także dzisiaj mam wyrzuty sumienia co najmniej do 13. Nie będę niciał, żeby flaczki sobie trochę odpoczęły. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego dnia, cześć.